pierwszy raz zetknęłam się z akwarelą na warsztatach prowadzonych w Chatce Żaka. I powiem, że od pierwszego momentu zachwyciłam się akwarelą, właśnie tą strukturą, tą plamą, prawda, jak to bardzo jest nieprzewidywalne i trudna technika, że tutaj naprawdę trzeba wielkiej sztuki, żeby nauczyć się panować. Pierwsze prace były dosyć, no tak, nieumiejętne, przypadkowe, chociaż mam je też w szufladzie i czasem oglądam z sentymentu, że niektóre całkiem udane plamy są. Także pierwsza przygoda była tam. Później potrzebowałam jakby bardziej się rozwijać, gdyż nie mam wykształcenia tak plastycznego, i zapisałam się do ogniska plastycznego, tutaj prowadzonego przy Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych, już na kurs tak rysunku i malarstwa, zaczynając od podstaw, od rysunku, od tworzenia kompozycji. I tak przez 4 lata tak szlifowałam swój warsztat właśnie w pracowni rysunku i malarstwa. Tworzyłam obrazy na płótnie, ale ta miłość do akwareli zawsze kwitła. I na wystawie tutaj naszych uczestników, jak oglądałam właśnie pracę pana Wiesława Stefańskiego, do którego obecnie uczęszczam na warsztaty, to tak siedziałam kiedyś na dyżurze w galerii i tak patrzyłam z zachwytem, mówię, oj, tak chciałabym malować tak jak pan Stefański tą akwarelą. I więc się zapisałam i tworzymy fajną grupę. Uczestniczę w tych warsztatach już drugi rok i powiem, że wspaniały jest nauczyciel. Dużo nam swoich technik sprzedaje. Uczy nas tego, do czego doszedł sam, tak? Sam wypracował swój warsztat i teraz uczy nas. A dlaczego akwarela? Bo to jest taka bardzo wredna i taka szybka technika. Szybka technika z tego względu, że jest to papier, tak, który tą plamą można bardzo krótki czas jakby dysponować. Jest to trudna technika, gdyż wymaga przemyślenia. To nie są tak naprawdę przypadkowe zdarzenia, które się dzieją na tym papierze, żeby był efekt, czasem owszem efekty nas zaskakują, te nieprzemyślane też, ale bardzo trzeba być zdyscyplinowanym. Jest trudna, bo wymaga już pewnego przemyślenia pracy, doboru koloru, doboru tak ilości farby, wody, rozmycia. To wszystko musi być cały czas w reżimie pilnowane. Nie można tak jak w innych technikach, że poprawić, dołożyć, rozjaśnić, tak? W technikach na płótnie wszystko można zrobić, wszystko można poprawić, kiedy, prawda, przemyślimy, że jednak coś powinno wyglądać inaczej. Tutaj się nie da, tutaj trzeba zacząć pracę od początku, jeżeli coś nie wyjdzie, także o tyle jest to trudna. I jest też fajną techniką, bo właśnie szybko się maluje. Obraz na płótnie wymaga czasem kilku miesięcy, tak, zaangażowania. Niektórzy to i lata malują, żeby zrobić ciekawą pracę. No, akwarela jest szybka, tak. Kilka godzin wystarczy, żeby stworzyć fajną pracę. Aczkolwiek, no, ja już uczę się ileś lat i dopiero jakby czasami czuję tak, że to jest to, co chciałabym namalować, efekt taki, jaki zamierzałam osiągnąć. No, a czasami po prostu coś nie wyjdzie. Wtedy zaczyna się pracę od początku, tak. Tu się nic nie da poprawić, dlatego ta trudność jest tak duża, że trzeba cały czas pilnować i najpierw pomyśleć, zanim się coś zrobi. Co zazwyczaj jest na obrazach pani? Ja maluję bardzo różne tematy, od pejzaży po architekturę, maluję też portrety, konie, także chwytam się za wszystko, bo właśnie nauczyciel pan Stefański mówi, że ja jestem odważna albo szalona. Lubię wyzwania, bardzo lubię wyzwania, różne tematy. Zawsze zachwyca mi architektura, ale tutaj trzeba się najbardziej pilnować, tak? Bo nic się w tym temacie, że tak powiem, nie oszuka ani nie ukryje, jeżeli coś nie wyjdzie. Tu piony, poziomy, wszystko musi być, perspektywa, światło, cień, zasady. Także jeżeli ktoś nie ma umiejętności, to w architekturze to wszystko wyjdzie, bo powiedzmy, że w kwiatach można sobie zinterpretować, jest dosyć duża dowolność, tak? Czy mogą być bardziej rozmyte, czy bardziej precyzyjne, to jakby nie podlega ocenie, czy to jest dobrze, czy to jest źle. A jeśli chodzi o architekturę, to po prostu błędy, które się popełni, widać i praca może być po prostu zła technicznie, tak? I to wychodzi. Także temat jest trudny. A jeszcze inna sprawa, portrety. No, mi się to podoba, ten temat bardzo jest taki, też wszyscy mówią, że trudny jest,
Ale czy dla mnie portret i konie to tak naprawdę zbliżone, bo operuje się jakby różnymi odcieniami w tej samej gamie, tak, które tworzą spójną całość. Także to jest takie fajne, bo trzeba jedną gamę kolorów zachować. Oczywiście przy zasadzie światło-cień to troszeczkę inna, ale jakby w jednej gamie się operuje po prostu tą intensywnością plamy, tak. To jest tak naprawdę taka odskocznia od rzeczywistości. Dla mnie to jest relaks. Jest to ciężka praca, można powiedzieć, bo wyczerpująca. Jak już skończę malować, to czuję się bardzo zmęczona, ale jakby sam proces malowania i tego zagłębienia się w temat jest bardzo relaksujące. No, często też, prawda, gdzieś tam jest ta forma sztuki wykorzystywana jako terapia i jest to terapia, można powiedzieć, dla ukojenia nerwów, taka odskocznia od rzeczywistości. No i taka pasja, fajnie, jak jest to o tyle fajne, że można popatrzeć, jest efekt, tak, tej pracy, można popatrzeć, można zorganizować wystawę, ktoś też może jakby popatrzeć, ocenić. No, ocena zawsze bywa stresująca, tak? Czasem, co się nam nie podoba i nie mówią, że fajnie wyszło, albo tak odwrotnie, że my jesteśmy zadowoleni, a krytycy się zawsze znajdą. Ale mówię, jest to jakieś takie też fajne, że można się tym podzielić, tak, wrażeniowo. Jest to fajny gest na prezent, jak się gdzieś do kogoś pójdzie, to każdy jest zadowolony, bo obrazek zawsze można powiesić gdzieś tam, przywołuje tą pamięć o sobie, także cieszę się z tego bardzo i tak naprawdę, kiedy tylko mam czas, to biorę pędzel. Nie tylko na warsztatach, tylko też w weekend staram się tak, prawda, jak się jest wypoczętym, coś namalować.